Cześć, witajcie. Na dzisiejszym filmie zaprezentuję Wam, skąd biorą się klipy luzem, a więc pochodzą one z takich oto kompletów. Wygląda to tak. Wyszło tego, tu macie certyfikat, 5000 sztuk. I dalej wygląda to tak. Prezentuje się to w tych kompletach mniej okazale niż one wyglądają osobno. Miałem pierwszy taki komplet, co się rozkleił, ale ten jest w miarę cały. Mimo to pokażę Wam, jak to wygląda. Jeżeli ktoś tak będzie chciał zrobić, no to będzie musiał wziąć nożyczki i po prostu wyciąć. Ja Wam pokażę, co się dzieje z niektórymi klipami, bo więc miałem już takie, to nie wiadomo, jak to określić, czy jest to patyna. I po prostu bez obciachu klej tniecie. One tam są luzem. Dostaje się tam powietrze prawdopodobnie, jak to się rozkleja. I wygląda to tak. Klej tniecie i wyciągacie po prostu bez obciachu. I teraz ta klipa dopiero prezentuje się wspaniale i okazale. Ale popatrzcie, widzicie, co się z nią stało? Cała lewa strona jest taka zaśniedziała. Ktoś pisał, że mu się tak stało i że to jest ingerencja z plastikiem, z tą folią, która, czyli prawdopodobnie kolejna zemsta Honeckera w wydaniu takim klipa. Trudno powiedzieć, że to jest patyna, powiem Wam szczerze. Na mój gust to jest jakieś zabrudzenie. Tak, ktoś to dobrze określił. Patyna siadłaby raczej na całej monecie. Przecież trudno można zaobserwować, co się z tą monetą dalej stanie. Część tych klip dostaniecie ode mnie w konkursie. Kto tam dostał, jeszcze nie wysłałem. No i tyle. Tak to wygląda, że tak można to wyciąć. I na aukcjach, jeżeli są klipy luzem, to pochodzą z tych kompletów. No i słuchajcie, klipkę przechowujecie sobie w takich papierowych kopertkach. No i tyle. Opisujecie kopertę i chowiecie. Bądź tradycyjnie, jak gdzieś chcecie komuś coś wysłać, to woreczki strunowe zakupić i wszystko będzie w porządku. Także w razie pytań pisać. Kto ma cały taki komplet, to pamiętajcie, nie ma już 5000 sztuk. Dużo zostało pociętych. Obserwuję tą sytuację odkąd to wyszło praktycznie. Można było te komplety kupować po 200 zł, potem nawet taniej w licytacjach. Teraz widzę, ktoś wystawił za ponad 600 zł na kup teraz. No, może przyszła pora na te klipy. Przepiękne, tak jak powiedziałem. Zbliżenie Wam zrobię, jak to wygląda. Ktoś powie, że zniszczyłem. Zniszczone to te klipy są w środku. I ten pomysł był trochę nie... Pomysł był fajny, ale cała ta oprawa. Gdyby te klipy były w specjalnych jakichś etui, tak jak to było, ja Wam tu pokażę. Tak to wychodziło za PRL-u w takich pudełkach. Też to można było teraz jakąś lepszą technologią zrobić i to tak pokazać. I te klipy sprzedałyby się całkiem inaczej podczas ich sprzedaży w 2005 roku. Dobra, trzymajcie się i do następnego. Hej.